Dzień dobry. Podobno panuje teraz moda na brzydotę, więc witam się z wami w moim bałaganie. Mama ma kawkę, dzidzia się bawi, druga coś tam gada. Także wszystko na swoim miejscu. A co tutaj się dzieje? Zobaczcie. Przed ósmą tata stwierdził, że złoży nam nową szafkę. A Lili pomaga, tak? Pomagasz tacie? Tak. Powiem wam, że teraz korzystam z tej maski do włosów waniliowej, chociaż ona troszeczkę bardziej pachnie mi kokosem niż wanilią. W każdym razie jest bardzo, bardzo spoko. Wczoraj udało mi się zaliczyć skipa z Kubą, chociaż już byłam pewna, że nic nam z tego nie wyjdzie. Znalazłam naprawdę dużo, bardzo spoko, bardzo fajnych rzeczy, smacznych. Rzodkiewkę i szafa sztywniary poleca, żeby taką, wiecie, już troszeczkę zmęczoną rzodkiewkę wrzucić do wody i ona dzięki temu znowu będzie taka twarda i jędrna. I jeszcze wam się pochwalę, że znalazłam papryczki. Trzy opakowania i jedno opakowanie dałam tacie, bo tata nas odwiedził. Pizzę też znalazłam. I taką młodziutką włoszczyznę, chyba nawet trzy takie zestawy. I tak, śniadanko zjedzone, matka się troszeczkę ogarnęła, mam końcówkę kawki. Okej, weszłam do środka, bo sąsiedzi sobie pracują w ogródku i razem z Kubą się śmiejemy, że wiecie, ja wychodzę, coś tam pokazuję wam kwiatki, gadam do telefonu i że potem sąsiedzi chodzą i mówią, zobaczcie, to znowu tata gada do siebie. Oczywiście to są takie nasze żarciki. Ale tak, co ja tutaj miałam wam powiedzieć? Zrobiłam sobie tydzień urlopu. Oprócz jednego dnia, bo w środę stwierdziłam, że ponagrywam, ale tak to miałam tydzień urlopu. Stwierdziłam, że to mi się przyda, żeby tak, wiecie, odpocząć, zdystansować się troszeczkę. Miałam też podejście w sobotę, żeby coś nagrać, ale stwierdziłam, że nie ma co na siłę. W poniedziałek, jak będzie chęć, mobilizacja, to wtedy po prostu coś dla was przygotuję. No i stwierdziłam, że okej, zabieramy się. Czeka na nas troszeczkę pracy, mam też mam kilka rzeczy do pokazania, dlatego właśnie tak mówię, że jak zbiorę tego trochę, to po prostu wtedy się odezwę. Tak, jestem w ogóle w trakcie robienia zakupów na pigmencie. Tam szampon chcę kupić, dezodorant, ale taki naturalny, bo troszeczkę jestem, że tak powiem, zniechęcona do tych tradycyjnych. Przy okazji dla Kuby coś właśnie pod prysznic, bo tak jak też miał taki spory zapas żeli, tak widzę, że te zapasy się kończą, więc po prostu kupimy parę rzeczy, żeby nam ich nie brakowało. Tu wam też pokażę, bo trafiłam na zioła, które naprawdę były w dobrej, bardzo dobrej kondycji, jak je wyciągałam. Ale niestety zapomniałam, zostawiłam je na słońcu, teraz wyglądają w ten sposób. Mam nadzieję, że uda mi się je chociaż częściowo reanimować. Tu mam drugą sztukę, ale coś czuję, że z tego już nic nie będzie. I tu jeszcze. I tu jeszcze mamy takie drobiazgi. Jedno drzewko, drugie drzewko i trzecie drzewko, też wyciągnięte, uratowane ze śmietnika. Zobaczymy, czy się przyjmą, czy coś z nich będzie. Może w tym roku nie, a może w przyszłym, tak wiecie, odbiją. No i tutaj mamy jeszcze agreścik do zasadzenia. A tu mi Oliluś pomaga. Zobaczcie, podlewa kwiatuszki. I to sama. Lubisz pomagać mamie? Nie. Pomóc? Nie? No dobra. O, dziadek nam przywiózł huśtawkę. Kupiliśmy nowy basen. I już wraca z wodą. Super sobie radzisz. Pięknie. Pochwalę się też naszym ostatnim zakupem. Stwierdziliśmy, że kupimy szafkę nocną. Ona jest dopasowana do tego białego fragmentu
na łóżku. Uchwyt ma taki sam jak nasze komody i stwierdziliśmy, że biała będzie jak najbardziej spoko. Tutaj chcę oczywiście postawić lampkę. Super jest to, że jest szuflada, więc wiecie, jakieś takie podręczne drobiazgi, które po prostu wszędzie się walają, będzie można tutaj schować. Nawet nie będę miała gdzie odkładać książki. Także naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. I idziemy do pomieszczenia wstydu, czyli do naszej toalety na górze, która robi nam za składzik. Na razie misja jest taka, żeby to wszystko stąd wyciągnąć, wstawić tam komodę, taką łazienkową i zrobić porządek. Wydaje się być to proste, no ale sami widzicie, jak to tutaj wszystko wygląda, aż po prostu nie chce się tego tykać. Kubuś na górze wierci dziury, żeby powiesić półeczki, tak żeby w tamtej łazience pousuwać kilka rzeczy. Co jeszcze? Cały czas właśnie zastanawiamy się, jak co ma wyglądać, bo naprawdę brakuje paru drobiazgów na ścianach, aczkolwiek skosy troszeczkę utrudniają, bo myślałam, że jeszcze u Lilutki w pokoju powiesimy takie obrazki, które kiedyś jej zamówiłam, no ale już po prostu się nie zmieszczą, więc no okej, najwyżej komuś je oddamy. Muszę właśnie pozbierać rzeczy, które mam do oddania, bo zbiera się tego i tak bym chciała, wiecie, systematycznie czegoś się po prostu pozbywać. Dajcie mi proszę znać, jak radzicie sobie z upałami, bo powiem Wam, że dla mnie te ostatnie dni są ciężkie. Przede wszystkim ciężkie ze względu na taką duchotę, na te temperatury, ale też nie ukrywam, że komary robią swoje. Jestem po prostu tak pogryziona i mam wrażenie, że w tym roku te komary są jakieś takie zmutowane. Nie wiem, czy też macie takie wrażenia. I co? My siedzimy, korzystamy z ostatnich, ja bym powiedziała, 30 minut, kiedy można posiedzieć, bo potem dopiero pewnie około 4, po 4 wyjdziemy, żeby Lila posiedziała w basenie, żeby mogła się schłodzić. Mamy Dafiego, Lila teraz sobie z nim biega. Ja mam kalendarz, pozapisuję sobie parę rzeczy, bo tak niby człowiek pamięta, a jak przychodzi co do czego, to nagle to z głowy uchodzi, więc pozapisuję sobie. Muszę też zaplanować filmy na lipiec, kilka pomysłów mam, no ale właśnie muszę zapisać, żeby nie pozapominać. I potem już będziemy się chować, bo w sumie będzie pora drzemki. Pokażę Wam może nasze zakupy ostatnie. Będą to drobiazgi, ale stwierdziliśmy, no, że trzeba kupić, więc wzięliśmy. Trzy ramki, większy wymiar 15x20. Bo chcemy sobie przy schodach zrobić taką galerię zdjęć. Koszyki raz, koszyki dwa z Iska, żeby po prostu powkładać rzeczy, posegregować i schować do tej komody. Półeczka tam do kabiny prysznicowej. Takie łopatki, bo nam na bieżąco ich brakuje. Wzięłam zestaw ścierek i poszewki. One są dwie w zestawie. Więc takie różowe i takie fioletowe. Także to były nasze małe zakupy, nie szalejemy na razie, bo jeszcze wesele nas czeka, ale też już podczyniliśmy pewne kroki, fotobudka wynajęta, alkohol częściowo też kupiony. Co chciałam Wam powiedzieć, póki Lila mi śpi, to ja zaraz zabieram się do dzieła, bo chciałabym dzisiaj zrobić ciasto z rabarbarem, bo wyciągnęłam też ze śmietnika rabarbar. W folii bardzo ładnie wygląda i stwierdziłam, że zrobię taki placek właśnie z rabarbarem i z jabłkiem, bo mam jeszcze kilka jabłek i że w ten sposób właśnie go sobie zjemy. Oczywiście zawsze można zrobić też kompot, ale pomyślałam, że taki placek będzie jak najbardziej spoko, tym bardziej, że teraz nie chce się aż tak jeść, a wiecie, kawałeczek takiego ciasta złapany gdzieś w locie do kawki zawsze jest jak najbardziej w porządku. Myślałam, że podgrzeję potrzebne mleko w tym ładnym, małym, zgrabnym rondelku, ale chyba jest za lekki, bo płyta po prostu go nie wyłapuje. No i tak, ja sobie tutaj powolutku działam. Robię sobie kawkę, takie a la frappe, bez bitej śmietany i innych takich rzeczy. Po prostu zalałam rozpuszczalną kawę, wlałam dużo mleka, tak pół na pół mniej więcej i zaraz dorzucę sobie kostki lodu. Fajnie smakuje, lubię. Oczywiście na bieżąco towarzyszy mi Duffy,
No ale też jak mam chęć na coś innego niż woda, no to sobie wiadomo, nie żałuję. Okej, i w sumie skoro mam kawkę i dzidzior mi jeszcze śpi, to włączę sobie chyba jakiś film na YouTubie. Tak staram się coś tam ponadrabiać, chociaż mam wrażenie, że dziewczyny wolą, kiedy komentuje się ich bieżące filmiki, a nie jak wraca się do tych starych. A ja w sumie mam na odwrót, lubię jak ktoś wróci do tych starych, jakoś się odniesie, no ale każdy tam jakoś inaczej to widzi. Więc nie wiem też, jak te algorytmy działają, nie znam się na tym. Dowiedziałam się tylko tyle, że łapka w dół na dobrą sprawę nie jest czymś złym, bo to ciągle jest reakcja. Złą rzeczą jest brak reakcji. Więc tak, że podobno łapka w dół mimo wszystko ciągle jest łapką, więc jak ktoś zgarnia te łapki w dół, no to powinien to po prostu liczyć jako łapkę, jako reakcję, a nie się przejmować, że ktoś go nie lubi. Bardzo proszę, ciasto wygniecione, teraz musi troszeczkę popracować, wyrosnąć, a ja potem przygotuję rabarbar. Voilà, ciasto gotowe, można w końcu je piec. Mam nadzieję, że pięknie wyrośnie, kruszonka wygląda super. Trochę mi jeszcze rabarbaru zostało, więc zrobimy kompocik. I pomyślałam, że Wam jeszcze w takiej roboczej wersji pokażę ciacho. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobre. Dałam kawałek sąsiadom, no bo zobaczcie, jakie duże jest to ciacho. No wiadomo, że najlepiej tak zjeść w przeciągu tych 2 dni, no bo potem nie jest już takie dobre. Dałam w końcu sam rabarbar bez żadnych jabłek i moim zdaniem jest naprawdę pysznie. I tak miałam przerwę od odzywania się, ale po prostu było ciężko, szczególnie w pewnym momencie. No ale dobra, dałam radę. Dzidziulki mi śpią, więc no jedna tak śpi, nie śpi. Więc ja mogę wejść sobie pod prysznic. Po prostu powiem Wam, że ten prysznic jest zbawieniem w ciągu dnia. Naprawdę tak wejść na chwilę pod taką chłodną wodę, coś cudownego. W ogóle odkryliśmy niedawno jeziorko, które jest naprawdę blisko nas. Tak bym powiedziała, że ze 2 km. Bardzo fajnie zrobiony jest mały plac zabaw, pomostek. Także super miejsce właśnie, żeby się wybrać w taki upalny dzień i troszeczkę zrelaksować z rodziną. Pokażę Wam jeszcze książkę, którą czytam, a w zasadzie, którą już kończę, bo zostały mi ostatnie strony dosłownie. Uciekłam z arabskiego burdelu. Podobno jest to druga część książki. Byłam kochanką arabskich szejków, coś takiego. Książka bardzo ciekawa. Tu jest dużo takich informacji odnośnie krajów arabskich, właśnie jak tam wygląda handel ludźmi, handel organami. Co jeszcze było? Historie właśnie z czasów faraonów. Bardzo ciekawe informacje. Znaczy bardzo ciekawe. To odnośnie faraonów było bardzo ciekawe. No ale cała reszta jest już rzeczą przerażającą, że w XXI wieku, ba, w 2020, bo tutaj są jeszcze jakieś dane z 2020 roku, więc świeża rzecz. Dzieją się takie rzeczy właśnie jak niewolnictwo, jak handel ludźmi, w ogóle prostytucja dzieci. Makabra. I te fakty, te dane wplecione są w historię Polki, która została przymuszona do tego właśnie, żeby pracować, powiem tutaj dosadnie, w arabskim burdelu.